Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, ile problemu może przynieść zwykłe przywitanie się z kimś? Ja tak, a w szczególności teraz, jak przeprowadziłam się do Anglii, poznałam wiele różnorodnych ludzi. Z Hiszpanami jest najłatwiej, nieważne czy znasz, czy nie, czy to jest jakaś stara ciotka, czy młodsza kuzynka, dwa policzki, muła, muła i załatwione. Anglikami zależy. Jak masz czas, jest to początek rozmowy, no to hi, how are you, fine, thank you, and you, good, thanks. Ale gorzej, jak robisz to w pośpiechu. To jest jak zawody, po prostu kto powie pierwszy. You right? Yeah, fine, and... I już go nie ma. A z Polakami? To dopiero przygoda. Jak nie znasz, to uciśnięcie ręki jak najbardziej. Rodzina, z którą dawno się nie widziałeś, trzy policzki i zaliczone. A znajomi? To się zaczyna zabawa. Między dziewczynami buziak w jeden policzek. Między chłopakami graba lub graba plecy. A kobieta i facet? To się zaczynają schody. Podam dość taki częsty, a zarazem śmieszny przykład. Ja jestem typem przytulaka, a Krystian woli całowanie. Więc z tego wszystkiego wychodzi, że moje ręce lądują nie wiadomo gdzie, a on mnie całuje w ucho. Takie dwie pokraki. Ale i tak najbardziej krępująca sytuacja następuje wtedy, gdy jestem między facetami i przychodzi następny kumpel. Co, krzesło? I to by już było wszystko na dziś. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, udostępnijcie znajomym i skomentujcie, czy podoba się Wam taka wersja filmików. Bądźcie kreatywni. Bye! Akcja. No, graba. No, ale to nie tak. Gdzie? A to się daje? Z góry? No, nie, no tutaj. Dobra, wiele się muszę nauczyć.